ta książyna po niebezpiecznej wyprawie wrócił do zamku i kazał natychmiast upiec dwa pawie. A zanim się upieką, kazał podawać kiełbasę z musztardą leboli skrzanem, ale koniecznie z półbasem. Następnie skrzyżował na piersiach obie mocarne pięści. Przeciągnął się i pomyślał, że tak właśnie wygląda szczęście. I przeszedł wolnym krokiem przez rozpalony kominek, gdy wtem mu przyniesiono wyzwanie na pojedynek. A w tym wyzwaniu pisało, że dreptak jest świtu stary, albowiem uwłaczył części wojewodzianki Barbary. Uszczypnął ją bowiem brutalnie, ba, żeby tylko w liczko, a przy tym mruknął lubieżnie ciausy do garliczko. Więc narzeczony panny czeka na niego pod lasem z kopią, pancerzem, koncerzem, włócznią and kordelasem. I mają się tam potykać godzinę lub nawet dwie do ostatniego oddechu, względnie do pierwszej krwi. Chyba że rycerz dreptak, jak każe rycerska opinia, oznajmi całemu światu, jako jest podlec i świnia. Przeczytał dreptak wyzwanie, przez chwilę się zastanawiał, a tu ci właśnie wnoszą pachnącą pieczęć z pawia. Jedna ponętna dwórka oczkiem kusząco mruga, natomiast na dworze słota, deszcz i w ogóle szaruga. Więc rycerz gotyckie okno otworzył szerokim gestem, wychylił się i zakrzyknął potężnie: świnia jestem! Za czym nałożył bambosze i usiadł wygodnie przy cytrze, pawiej pieczeni, dwórce i eksportowym puliczy. A okrzyk zwierzy poleciał po borach i po dolinach, i każdy, kto go usłyszał, mówił: też mi nowina. To przecie wiadomo, że świntu dreptak szachruje i łupi. A narzeczony Barbary rzewiał na deszczu jak głupi.